I przechodzimy do Komisji Edukacji i projektu uchwały dotyczącego projektu listy Projekt uchwały propozycja Komisji Edukacji z dnia 10 grudnia 2016 w sprawie korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013. Merytoryczna też uchwały, paragraf pierwszy. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania powierzonego pod nazwą malowanie drewnianego ogrodzenia przedszkola 133 ulica Benedyktyńska 4, 15 tysięcy złotych na malowanie drewnianego ogrodzenia bramy wjazdowej poręczy przy wejściu do kotłowni na tarasie oraz remont ogrodzenia bramki wejściowej i sprzętu drewnianego w ogrodzie przedszkolnym przy ulicy Bogucianka 2 w przedszkole 133, ulica Benedyktyńska 4, 15 tysięcy złotych. Paragraf drugi, uchwała komisji podjęcia. Wyniki głosowania 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia zarządu pozytywna, 4 za, jednogłośnie. Uzasadnienie. Rozszerza się zakres zadania powierzonego do określonej kwoty w związku z wnioskiem dyrektora przedszkola samorządowego nr 133 z dnia 19 marca 2013. Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan może. Proszę państwa, ja chciałbym złożyć poprawkę do tej uchwały. Ja ją najpierw odczytam, a później powiem, o co chodzi dokładnie. Proszę? Poprawka zarządu. Tak, to jest poprawka zarządu dzielnicy 8 do projektu uchwały Rady Dzielnicy 8. Propozycja Komisji Edukacji z dnia 10 kwietnia w sprawie korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjum szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013. Paragraf drugi otrzymuje następujące brzmienie. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania powierzonego pod nazwą wymiana aluminiowej instalacji elektrycznej na miedzianą Szkoła Podstawowa 133 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 8 42 tysiące złotych na wymiana aluminiowej instalacji elektrycznej na miedzianą, wykonanie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych oraz montaż hydrantu przeciwpożarowego Szkoła Podstawowa 133 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 8, kwota 42 tysiące złotych. Dotychczasowy paragraf drugi otrzymuje numer 3. Proszę państwa, wpłynęło pismo od dyrekcji szkoły 15 właśnie kwietnia, jak zarząd miał posiedzenie. Dlatego w ostatniej chwili, że ważyły się losy, czy te schody są niezbędne. W międzyczasie jeszcze wynikł problem tego hydrantu. Jak państwo wiecie, w szkole są demontowane mieszkania służbowe, adaptowane. I żeby one mogły być odebrane, no trzeba wykonać te rzeczy, które wynikły w trakcie. A to wynikło dlatego, że ZEO zamiast do tych celów mieć jednego projektanta, miało dwóch. I te wizje tych projektantów są po prostu no, takie, jakie są i dlatego te rzeczy są niezbędne. No, i szkoła no, nie żąda to, że tak będą dodatkowe, tylko w ramach tych środków, które nam przyznane, żeby rozszerzyć ten zakres, a nie wyszczególniamy kwot, bo nie wiadomo ile co będzie kosztować. Jakby coś zostało, no to się zacznie robić tą instalację. W ramach tej kwoty, co szkoła ma, także tu żadnej dodatkowej kwoty. Dziękuję bardzo. No, a to zostało rozszerzone, bo pierwotnie miało być tylko malowanie drewnianego ogrodzenia, więc... No to jest tyle, to dotyczy szkoły w sieci. Dobrze, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby... Pan Maciej. Czy ja dobrze zrozumiałem pana przewodniczącego, że w tej szkole są mieszkania służbowe? Były tam dzisiaj, już ich nie ma, bo one są zaadaptowane i po prostu szkoła zyska dodatkowe pomieszczenia, bo tak. Już by ta szkoła była za ciasna, jeśli chodzi o pomieszczenia, więc zwolnią się powiedzmy, teraz powiem przykładowo, biblioteka będzie tam przeniesiona jeszcze coś, a w miejsce to powstaną dodatkowe klasy. Dziękuję za wyjaśnienie. Ja jeszcze chciałbym zabrać głos. Nie widzę, zanim przejdziemy w takim do głosowania, przegłosuję tę poprawkę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście.
16:1. Dziękuję bardzo. Potem głosowania za ten projekt uchwały raz przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, 16:1. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada podjęła stosowną.